Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać bardzo ciekawą kompozycję zapachową. Jest to marka Orisa Le Grand i zapach, który nazywa się Relique d'Amour. I ten zapach jest o tyle wyjątkowy, że jest to bardzo wiernie i bardzo, moim zdaniem, w bardzo taki fascynujący sposób odtworzony zapach klasztoru. Zacznę od tego, że przeczytam Wam nuty zapachowe i pokażę pudełeczko, a później Wam powiem, co powoduje, że właśnie jest to takie wierne odzwierciedlenie i jaki charakter ma ta kompozycja. Tak wygląda pudełeczko. Tutaj z boczku są ilustracje, kwiaty, z tyłu różne informacje. Tak się to otwiera. Tutaj o. I tutaj mamy w środku jeszcze karteczkę, dwie takie karteczki z różnymi informacjami i flakon w środku wygląda w taki sposób, proszę. Mi się on bardzo podoba, bardzo mi się podoba ten flakon. Już tutaj wyciągam. Proszę bardzo. Tak wygląda flakonik tych perfum. To jest duży flakon, on ma 100 ml i mamy tutaj taką ilustrację z przodu, która przedstawia postać kobiecą. To jest taki jakby, tu jest rzeźba w takim okienku jakby klasztornym, jakby coś takiego właśnie bardzo klimatycznego. Tutaj mamy logo marki i ten taki element ozdobny. I zapach, powiem Wam, że idealny do właśnie testów w takiej przestrzeni, w jakiej jestem teraz, bo jeszcze po prostu takie leśne powietrze, świeże, jeszcze bardziej go tak jakby uszlachetnia. Przeczytam najpierw nutki zapachowe, jakie tutaj mamy w tej kompozycji. I są to następujące nuty. Tak, to jest zapach z 2012 roku. Sosna, nuty ziołowe, lilia, kadzidło, elemi, nuty pudrowe, mirra, pieprz, dąb, mech dębowy, nuty drzewne i piżmo. Czyli zapach, z jakim mamy do czynienia. Jest to kompozycja o charakterze drzewno-kadzidlana z takim elementem kwiatowym w postaci lilii, ponieważ tutaj więcej kwiatów nie mamy, są później już tylko nuty właśnie kadzidlane i żywiczne takie. Lilia jest jedynym elementem tutaj takim kwiatowym. Ale to właśnie ta lilia powoduje, że ta kompozycja jest tak szlachetna i ten kwiat, który tutaj jest wyczuwalny, dodaje tej kompozycji takiego elementu sakralnego. Chociaż akurat w tym konkretnym przypadku, dla mnie przynajmniej, kojarzy się to troszeczkę w taki cmentarny sposób. Bo lilia jest takim kwiatem, który gdzieś tam w naszej kulturze też kojarzy się trochę ze śmiercią i z trochę z sakrum, ale też trochę z jednak ze śmiercią, z odchodzeniem. I w tej kompozycji mamy do czynienia również z pewnego rodzaju chłodem, który tworzą te nuty drzewne, nuty ziołowe i te żywice, powodują coś takiego, że mamy takie wrażenie,
jakbyśmy byli w jakimś chłodnym, starym pomieszczeniu, ponieważ wyczuwalny, to drewno, które jest tutaj wyczuwalne, to jest takie stare, chłodne, trochę wilgotne drewno. Właśnie kojarzy się taka przestrzeń stara z trochę z taką wilgocią. I jest tutaj pewna taka nuta, która daje taki element metaliczny w tym zapachu. Ona jest, ja ją wyczuwam dosyć dobrze. Jest ona w mojej ocenie tutaj obecna i ja to interpretuję w taki sposób, że dla mnie ten zapach właśnie jest zapachem klasztoru, dlatego że pachnie drewniano-metalicznie, bo dla mnie ten zapach klasztoru właśnie kojarzy się z zapachem starego drewna, trochę z zapachem wilgoci, kamienia, chłodu i metaliczny element jest też tutaj bardzo ważny, dlatego że w klasztorach jest dużo elementów miedzianych, dużo rzeczy, są potężne klamki, obicia, różne drzwi mają takie elementy właśnie metalowe, miedziane, które mają taki specyficzny metaliczny zapach i jak się przebywa dłużej w takich miejscach, to jest on wyczuwalny. W tej, jakby w tym powietrzu, w tej przestrzeni. To jest pierwsza rzecz. Oczywiście też w klasztorze będzie dużo różnego rodzaju przedmiotów typu dewocjonaliów i tak dalej, które też taki metaliczny, kojarzą się właśnie z takim metalicznym zapachem. Kadzidło, które jest tu podane, jest to bardzo krystaliczne kadzidło. To jest takie kadzidło, które sprawia wrażenie, jakby paliło się jakiś czas temu, a w międzyczasie już pomieszczenie zostało przewietrzone, przewiał wiatr itd., itd. Czyli to jest takie kadzidło gdzieś w oddali. Właśnie sprawia wrażenie czegoś takiego, że jesteśmy w przestrzeni, w której jakiś czas temu się takie kadzidło czy też paliło, czy po prostu gdzieś tam jest zgromadzone. Więc to wszystko tworzy taką aurę. To wszystko jest takie niebezpośrednie, ma taki mistyczny charakter ten zapach. I naprawdę jest bardzo ten charakter takiej starej, takiej zamkowej przestrzeni o charakterze właśnie sakralnym jest tutaj oddany. I jeszcze dodatkowo chciałabym Wam powiedzieć, że jest tutaj coś takiego, jakbyście wodę taką jak tutaj trzymali gdzieś długo, w jakimś metalowym, miedzianym naczyniu, misce i właśnie w takiej przestrzeni, w której gdzieś kiedyś paliło się kadzidło, gdzie pachnie to drewno i tak dalej, ta woda po prostu stoi długo i nasiąka tymi wszystkimi zapachami plus tym metalicznym elementem z tej swojego zbiorniczka i ma taki właśnie specyficzny, wiecie, z czym mi się to kojarzy? Kojarzy mi się po prostu to z jakąś taką wodą o charakterze wody święconej, coś takiego, która gdzieś stoi, wiecie, w jakichś takich miejscach religijnych i taka woda mogłaby mieć właśnie taki zapach nasiąknięta tymi po prostu aromatami z tej przestrzeni. I powiem szczerze, że te perfumy bardzo wiernie oddają to, o czym mówię, ponieważ te nuty są tutaj naprawdę wyczuwalne w sposób bardzo taki szlachetny. To nie jest typowy kadzidlany zapach, w którym wybija się mirra i jakieś takie nuty, wiecie, jak na przykład taki dosyć popularny zapach w niszy z marki Comme des Garçons, który się nazywa Avignon i który gdzieś tam jest już, ma taki status takiego kultowego, kadzidlanego zapachu, który niektórym kojarzy się z pogrzebami, z takimi rzeczami, to nie jest to.
To nie jest ten kierunek. Ten zapach jest niezwykle krystaliczny, jest taką aurą, jest takim zapachem pomieszczenia, nawet powiedziałabym takiego właśnie, o jakim wcześniej mówiłam, niż perfumami, ale oczywiście są to perfumy, ale zapach jest tak realistyczny i to, co jest tutaj też w tym zapachu takie dla mnie wyczuwalne i charakterystyczne, to to, że ta lilia, która tutaj jest obecna i która kojarzy się gdzieś tam z pochówkiem, z pogrzebem, to mi się kojarzy, dodaje temu, tej kompozycji takiego charakteru, jakbyśmy byli gdzieś w takim przyklasztornym małym cmentarzyku, spacerowali wieczorem, ponieważ ten zapach jest chłodnym zapachem, spacerowalibyśmy gdzieś po prostu wieczorem po takim małym, przyklasztornym cmentarzyku, czuli jeszcze ten zapach tego, tej przestrzeni, tego drewna i gdzieś tam unoszący się aromat kadzidła, które już dawno temu się skończyło palić, ale jeszcze gdzieś tam w powietrzu zapach taki został i kwiaty, lilie gdzieś tam na tym cmentarzu, które mogły zostać gdzieś tam złożone czy odstawione, wydzielające taki delikatny, właśnie typowy dla lilii aromat. I to wszystko razem kojarzy mi się właśnie z taką sytuacją takiego wieczornego spaceru po takim przyklasztornym cmentarzu i oczywiście właśnie z zapachem wnętrza klasztoru i z tymi wszystkimi atrybutami metalicznymi, drewnianymi, wilgotnymi, chłodnymi, kamień, aromaty, różne taki chłód i też dystans. Dystans wzbudza ten zapach, wzbudza pewną konsternację, takie zastanowienie. Na początku może być trochę szokujący, bo jeżeli ktoś zna te zapachy, o których ja mówię, to może mieć taki moment, że wow, faktycznie po prostu wąchamy i czujemy się, jakbyśmy tam byli. Jakbyśmy byli po prostu w jakiejś takiej przestrzeni, którą opisałam. I jest to taki moment, że szok, że coś tak realistycznego, coś tak wiernie oddającego taki klimat, stan umysłu, który panuje po prostu w takim miejscu, troszkę mroczny, ale też taki trochę mistyczny. No, bardzo jestem tym pod wielkim wrażeniem tego zapachu, tej kompozycji i też jestem pod wielkim wrażeniem jej krystaliczności i tego, że ta lilia została tutaj tak pięknie podana, że tak ładnie uszlachetniła, tak wzbogaciła tą kompozycję zapachową. Bardzo lubię ten zapach, uważam, że jest piękny. Polecam go dla osób, które lubią takie klimaty, które szukają tego typu właśnie ciekawych aromatów. Uważam również, że jest to zapach, który idealnie nadaje się na prezent dla kogoś, kto lubi takie klimaty, dlatego że oprawa graficzna i to, jak to jest wszystko zaprezentowane tutaj w całym tym pudełku, jak to wszystko wygląda, to jest po prostu bardzo ładne, to pięknie wykonane i według mnie idealnie nadaje się coś takiego na prezent dla kogoś, kto lubi takie klimaty w estetyce i na pewno nie tylko po prostu, wiadomo, jest to bardzo ciekawy zapach, ale jest to też taki przedmiot kolekcjonerski razem z tymi wszystkimi elementami, które pokazałam, robi wrażenie i na pewno byłby doceniony przez kogoś, kto lubuje się w takiej estetyce. Więc jestem ciekawa Waszych opinii, czy znacie ten zapach, czy mieliście do czynienia z tą marką, czy znacie jakieś zapachy tej marki, ponieważ ta marka ma naprawdę bardzo interesujące propozycje. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego filmu. Zapraszam na mój Instagram, do którego nazwa mojego Instagramu będzie w opisie. I zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.